Hej, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w L.A. Noir. Kochani, tak więc w poprzednim odcinku, no cóż, wydało się, że Phelps zdradza swoją żonę i stracił przez to nie tylko rodzinę, nie tylko żonę, ale i również posadę, bo okazało się to praktycznie ale przestępstwem. No tak, głównie chodziło o to, że ta kobieta była Niemką, czyli traktowana jako wróg. No, do czego to wszystko doprowadzi, jak zmieni się życie Phelpsa? Zapraszam serdecznie na film. W płomieniach, no. Ciekawe, co się pali. Co się pali, albo kto się pali. To może być interesujące. Aha. No, ktoś tu coś kombinuje. No i dobra, no widzieliśmy kombinuję, a gdzie pożar, gdzie cokolwiek. Okay, everyone. Keep it down. O, proszę. Cole Phelps joins the arson squad today. How'd you like porking that German hoof, Phelps? Phelps is up before a review board in December. Until then, he works the arson desk. End of story. Phelps. Yes, sir. I don't care what you did or didn't do, Phelps. I hear you're a good case man. But if you fuck up on my detail, I'll have you out of here before your feet touch the ground. Do we have an understanding? Yes, sir. Cap, we don't want a fucking rat like Phelps. Can it, Tilden? Phelps, I'm partnering you with Herschel Biggs. I don't do partners. You know that, Cap. You do now, Biggs. Social basket cases like you two should get along just fine. Biggs will show you the ropes, Phelps. This is arson. There are no ropes. It shouldn't take long, then. Start with these two. House fires. 326 South Kenmore Avenue. Stefan's family was out of town. I na co ci to było, Phelps? No na co, powiedz. 4414 Rosewood, family powiesz, by the name of Sawyer. Stracił robotę, stracił żonę. Are they suspicious, Captain? That's for you to find out, detective. Now get out of here. Both of you. Get out! Weren't even his friends, and he still confessed. W ogóle to jakiś inny budynek, inny komisariat. Z tamtego całkowicie nas wywalili. Nie no, wesoło, wesoło, muszę przyznać. Nawet bardzo wesoło. Ciekawe, jaki samochód teraz będziemy mieli, bo tam już mieliśmy kabrioleta, a teraz co tu nas czeka? Ten zielony? Chyba tak. Dobra. Zobaczmy. Dobra, od początku. Najpierw niech to będzie to. Zobaczymy sobie mapę, jak to daleko. W sumie niedaleko, mogę jechać sam. O! Masakra, już tak dawno nie prowadziłem, że już zapomniałem, jak to się robi. How long have you been working, Arson? We can do the small talk thing now. Talk baseball, exchange addresses. I don't think so. Feeling down, hotshot? Need a buddy? We'll look somewhere else. So this is how it's going to be, partner? I already told you, I don't do partners. I seen you on your first day, hero. Walking into the station, chest puffed out, little kid at his confirmation. Kolega nas nie lubi. You wouldn't have given me the time of day. And now you need somebody, and that somebody's supposed to be me. Well, it's not gonna happen. That's quite a speech. Rozumiem, że chyba trzeba by... A strong silent type. You crack it wise, Phelps. No, Biggs. I'm breaking the ice.
Just drive, hotshot. No i dobra, czyli tu trzeba było podjechać, jest okej. Okay. O, taki fajny wóz strażacki. Retro jak cholera. Przepraszam. No tak, to tragedia dla ludzi. There never is if the job's done properly. You think it was deliberate? Nah, that's real pain in her face. They would have moved out the things they care about if this was insurance. There's no mileage in this. Hello, Mike. Hey, Hirsch. Cap this one. Yeah, Mike Brannigan, Cole Phelps. It's okay, Brannigan. His name may be dog shit, but there's none on his hand. No offense, Phelps. None taken. Do you have anything? Proszę, wszyscy już wiedzą o Phelpsie. Stephen's family at Catalina Island. Nie chcę podać. Want some kind of competition. It's like the only thing they ever won in their lives. They come home with us. I'd say they were pretty lucky, really. They don't have any insurance. Everything they own, including the house, is not a pile of rubble. Where are they sleeping? In the car. It's lucky the whole block didn't burn down. Word is they're bulldozing this whole neighborhood to build new homes for GIs. Mm-hmm. That's the man in the house. In the ruins. No proszę, żeby wybudować coś, wszystko wyburzone, no to to... Come on, Phelps. To grubsza sprawa będzie z tymi podpaleniami. Dobra, trochę podgaszone, ale nie do końca. No proszę. Hmm? Serwisant pewnie, że to. Could be something to go on. O, dobrze, że to się nie spaliło. Dobra, gdzie tu może być coś jeszcze istotnego? Bo raczej pusta cegła nic nam nie powie. Najpierw zobaczę dookoła, kochani, a później... Później wejdziemy na te niedopałki. Nie, z wami jeszcze nie chcę rozmawiać. No, mówiłem, że nie chcę. Herschel Biggs, LAPD. I know it's a difficult time, but could we have a word? Don Stephens. You were out of town. We won a prize. We had a wonderful time. Came home to this. Do you still have the tickets? Sure. Dobra. Nic tu nie ma więcej, nic nie ma. Dobra, są bilety, jest wszystko. It's a formality, but we'll need to speak to the issuing agent. Can you tell me any more about the prize that you won, Mr. Stephens? Weekend at Catalina Island. My wife got this flyer in the mail from the Suburban Redevelopment Fund. No proszę. Czyli to jest nawet bardzo prawdopodobne. Did you enter any kind of competition? My wife filled in a flyer. This lady just rung up and told us we won. It's the first time I ever won anything. No, proszę. The redevelopment fund. Did they offer to buy you out? Na pewno. They're building new houses. They showed their money and most of the neighborhood just packed up and walked away. But I never bargained with them. No i dobra, no on w to nie wszedł. GI houses? Yeah, something like that. That's all we need for the moment. Alright. Miało być tak pięknie, ale z rozmową nam nie wyszło. Czy przynajmniej z jedną reakcją. You see the papers? I guess he's thinking about his own family. I'd say he's searching for some kind of atonement right now. Chce odpokutować. No pewnie, że chce odpokutować. Co ty myślisz? Z
Stracił żonę, dzieci nie widuje. Dobra, raczej w tej książce nic nie znajdziemy. Jaki roztopiony garnek. Fajnie to wygląda. No ale raczej w nim już nic gotować się nie będzie. Co my tu mamy? Co my tu mamy, kochani? Mamy pantofelek. Mamy pantofelek, którego raczej nikt już też nie założy. No. Tak więc... Kurczę. No tutaj w środku nic takiego nie widzę, co by mogło nam się przydać. Dosłownie nic. Nie, no dobra, ten pantofel już sprawdziliśmy. Tutaj może by jakoś przejść i zobaczyć do kolejnych... No, do kolejnych... Nie, no tutaj do tego pomieszczenia nawet jakby wejść nie możemy. A fajnie by było, bo tu jest jakaś szafeczka. Może coś jest w szufladzie. Nie wiem. Nie wiem, kochani, nie wiem, aczkolwiek chętnie bym się tego dowiedział. No co zrobić? Nic nie zrobić. Trzeba by... schody przynajmniej jeszcze całe. Dobra, pojawiła się nam ta nasza magiczna budka telefoniczna. A jak ona... O, co tu mamy? Wannę, kibelek, umywalkę. No. O! Umywalka tak leży, jakby była nawet podłączona do ziemi. No śmiesznie to wygląda. Ale... Dobra, moi mili, dzwonimy. Zobaczmy, gdzie dzwonimy. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, detective? I need information on the Suburban Redevelopment Fund. Yes, detective. Just checking. The fund is a semi-government agency established to speed up the building of GI homes. It has private investors as well as a government endowment. Proszę. You have an address for them. There is one listed here, corner of Beverly and Mariposa. Thanks. Okay, no to skoro mamy coś takiego, to lecimy, nie? Here's what I heard. That cop cop guy that had all your people covered up. Some kind of conspiracy. Ale szczerze mówiąc, zanim ja bym pojechał do nich porozmawiać na jakikolwiek temat, to moi mili, z kim tu można, czy można jeszcze z kimś pogadać? No offense, Phelps, but it won't do anything for my career. Wasted time with a dirty cop. Czyli twoja kariera mnie mało interesuje. Dobra, jeszcze może ze strażakiem spróbujemy pogadać, ale... Damn. This kind of thing breaks your heart. Well, we've done all we can do. Na szybko tylko podejdziemy do każdego strażaka. Not much more we can do here, detective. Będzie miał nam coś do powiedzenia, nie wiem. Może ustalają przyczynę. Nie, chyba nic. Nic z tych rzeczy. Szkoda. Naprawdę bardzo szkoda. Muszę przyznać. You can drive. Okay. So where do you want to go? Mieliśmy Stevensów. Okej. To jeszcze lecimy do Sawyerów. No i zobaczymy, co tam. Co tam? This is arson. We get an average of two a night. Does that answer your question? Okej. Czyli tych pożarów trochę jest, ale. Ale tutaj ewidentnie widać. Widać krętactwo odnośnie sprzedaży tych domów. To osiedle dla weteranów, co miało zostać wybudowane, no
wiadomo, że na takich sprawach deweloperka i tak dalej zarabiają kupę siana, więc wcale się nie dziwię. Hey Biggs. We. You have a partner? What gives? This is Cole Phelps. You may have read about him. Oh, now I get it. Hello, Phelps. Welcome to the netherworld of arson. Family of four found dead in their beds. Ooh. Heater explosion. Hey, another one. Looks that way. Instaheat model 70. Before you get excited, we get a couple of water heaters a month go back. Ale cztery osoby śmierdzą, no to grubo. Naprawdę grubo jak cholera. Znajomy nam koroner. Val. You gonna stick it out, Cole? I'm gonna try, Mal. What have you got? Family by the name of Sawyer. Mother, father and two kids. All in bed from the looks of it. I'd say carbon monoxide poisoning. The burns are superficial. Time of death? I'd say about midnight. Anything more exact will take some time to determine. Nie, no to jest... Lynch tells me this has something to do with the faulty water. Cała rodzina ginie, to jest tragedia, nie? There's been a spate of problems with a particular brand. I've got another angle in mind. You care to elucidate, detective? This is a murder and not an accident. Sharing information has helped us solve quite a few cases together. I need something concrete, Mal, before the department gets wind of it. I'm in arson for a reason. I feel sorry for your wife and kids, Phelps, not for you. But you're a good case man. One of the best I've ever met. I'll help in any way I can. Thanks, Mal. I'd say that's firm but fair. No tak. Zawodowcem dobrym jesteśmy. A to, że... To, że dziadem jesteś dla swojej rodziny, no to cóż. Dobra, czyli tutaj na ciałach nie możemy się za bardzo poprzyglądać. Szkoda. Naprawdę powiem, że szkoda. Dobra, tutaj mamy ambulans. I'm just here to help police the bodies. I've got nothing for you. Dobrze. Oho. No i właśnie, tu jest to, na czym on grzebał. Hey, Biggs! Is this significant? Regulator valve. Na wstępie, na filmiku, ktoś grzebał, dokładnie przy tym. This is the next door neighbor. Detective Phelps. Can you help? They were supposed to be going away. They want a trip somewhere. But little Henry got sick, so they had to cancel. What are the chances? Do you know who ran the competition? Gulliver's Travel, up on Santa Monica Boulevard. No i wszystko jasne, moje imię. No, to biuro podróży ewidentnie zostało wynajęte. Aha. Dobra. Zagonimy dziada, szybko, szybko. Skoro tak lubi pożary. Stop! LAPD! Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 złapię cię. Mam cię, dziadu jeden. Wiedziałem, że za daleko mi nie ucieknie. What's your name? Herbert Chapman. So you like fires? Some. Watching them or setting them? I don't want any trouble. Turn out your pockets. You're not important, aren't you, Herbert? I keep myself to myself. No i dobra, no co? No pali papierosy. No to jeszcze nie zbrodnia, nie? Cigarette in a matchbox gives you a 5 or 6 minute delay. You want more time, you use a mosquito coil. Don't you, Herbert? You like this fire, Herbert? Hell no. I heard it over the fire radio. Sounded sweet. When you finish following your leads, come and see me at the fire station. I have a theory about this. Will do, Lynch. Take this guy in. We might want him for questioning later. You got it, Detective.
Why have you got such a hard on for this case? If it is murder, it's almost impossible to prove. Właśnie, prawie niemożliwe. My jesteśmy w stanie udowodnić wszystko. I think it's more than one case. Their house fires cold. Accidents, heater fires, gas explosions. There's got to be a reason. The reason is you want to be a star again. Forget it. Give it up. Gwiazdą. Nie mam czasu na gwiazdorstwo. There's something to this. I know it. What are you talking about? Arson is insurance. It's always been insurance. We still investigate the cases, Biggs. The people in this house are dead. Go soak your head, Phelps. This hero business is a full-time obsession with you. I'm gonna make this case. No co, tam nic nie było więcej do znalezienia, tylko taki mały kawałeczek i już koniec. You got it? Dobrze, wcale nie muszę odjeżdżać. To mi się w miarę podoba. Dobra, te ciała już mogliby stąd zabrać. Te ciała ewidentnie mogliby stąd zabrać, przynajmniej by już nie ten... Gapie by na nie nie patrzyli. Dobra, tu mamy piłeczkę, ale raczej grać nie będziemy. Pieska niby mieli, Buda jest, gdzie piesek? Też spłonął? By nie było fajne, gdyby piesek też spłonął. Zobaczmy jeszcze w środku w domku, bo tutaj ewidentnie coś można by przeoczyć. Aha, był ventilator. A jakiś był, kiedyś był. Pan pozwoli, bo ja szukam salonu. Tu mamy zegarek, no za 25, czy to? Dobra, może to nie być nic istotnego, ale zawsze warto było sprawdzić, nie? No, no proszę, dwa domy i mieli... jak? Zbieg okoliczności jest, no przecież mieli takie same książki. Dobra, ale tutaj raczej... Tak jak widać, nic nie znajdziemy. No cóż, skoro nic nie znajdziemy, to moi mili, teraz można by było pojechać gdzie? Gdzie my teraz możemy pojechać? Bardzo proszę. Lokacje. Fundusz przebudowy. Dobra, najpierw agencja turystyczna. Bardzo proszę, proszę mi pokazać, jak to daleko. Dobra, kolega prowadzi w takim bądź razie. You're behind the wheel. Aha, coś nam się niestety, ale... Can you drive to this one? Zablokowało, dobra, no to jedziemy. Aha, z tego co widzę, to z żadnej rozmowy Nasz partner nie chce z nami prowadzić, no ale okej, no Phelps sobie, można powiedzieć, troszeczkę na to zasłużył. Znaczy w sumie nie do końca to rozumiem, no ale jest okej. No trzeba przyznać, że jak na agencję turystyczną, fajna styluwa, nie? No naprawdę fajna. Do takiego biura można by było przyjść nawet o wiele chętniej niż do tych zwykłych, które mamy obecnie. We have reason to believe that the Sawyer family of 4414 Rosewood Avenue recently won a competition run by your company. Yes, I remember them. They called up to cancel at the last minute. One of the kids was sick. Very unfortunate. Do you mind if I take a look at that? No i dobra, popatrzmy. Stevens. Here they are. Stephens. Tak, są i jest Sawyer. The Sawyer family. Rosewood Avenue. No i dobra. Tell us about the Suburban Redevelopment Fund. There's not much to tell. They run a promotion. Our promotion's mailing list covers half of LA. Mm-hmm. Tak.
No dobra, tutaj nie widzę w twojej twarzyczce nic podejrzanego. So they are not a government agency? I don't believe so. Government organizations don't usually get involved in promotions. Okay. I'm told the tickets were a prize. Yes, they were. You do a lot of these prizes. Look, there are hundreds of these promotions running at any one time. If you're the lucky guy, you get your name pulled out of a hat. Mm. I tu coś kręcisz. Niestety nie mamy dowodów, żeby poprzeć to, ale możemy zakwestionować. While the Sawyer family were supposed to be at Catalina Island, their house burnt down. You consider them lucky? Christ. I'm sorry to hear that. Can you tell me who offered the prize won by the Sawyer family? Sure. Look, there's supposed to be some sort of supervised draw with hundreds of tickets. No pewnie, but the reality is the Suburban Redevelopment Fund calls me every couple of weeks and tells me exactly who has won. Thanks for your help. Bardzo dziękujemy za pomoc. Wish I could do something for that family. You could put round the hat. A few bucks would really help them now. I suppose so. Good. I'll put you down for 50. I could tell you were Samaritan the minute I walked in the 50? Door. 50? Are you... Good man, Cunningham. You're all right. Yeah, I'm great. Poorer, but great. No i dobra. Zobaczmy. Dobra, nie o to mi chodziło. Kurczę, tyle czasu grałem w Residenta, teraz muszę się przyzwyczaić z powrotem do tej gry. No i dobra, kochani. Tak więc teraz do funduszu. I na tym, kochani, zakończymy ten odcinek. Tak więc już wiemy, Phelps zdegradowany, przeniesiony do Wydziału Podpaleń. No, w sumie to musi być dużo takich podpaleń, skoro w ogóle utworzono taki wydział. I co jeszcze, kochani? No tak, ma być wszczęte przeciwko niemu jakieś dochodzenie. To jest bardzo ciekawe. Okej. No i okej, mamy dwa podpalenia, mamy dwa podpalenia. W jednym z tych podpaleń zginęły cztery osoby, cała rodzina, dwoje dzieci i małżeństwo. No niestety, trzeba to wyjaśnić. I cóż, kochani, także w następnym odcinku zmierzamy już do siedziby funduszu. Zmierzamy do siedziby funduszu, zobaczymy, czego się dowiemy. Tak więc zapraszam na kolejny odcinek, kochani, który ukaże się już jutro o 16:30 standardowo. A teraz, jeżeli ten Wam się podobał, to wiecie, co robić. Zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz, a ja się z Wami żegnam, tak więc trzymajcie się ciepło. Na razie, hej!